Ja powiem tyle, no, ludzie są marzycielami, oni chcieliby coś i jeszcze coś. No nie da się, no, są pewne maniak rozwiązania w sporcie, które generują jakieś bezpośrednie przygotowanie, no i twoje decyzje pociągają no, kolejne decyzje, tak? Ten gołąb się dwa razy pierzy, ten gołąb ma inną w ogóle formę motywacji, jako gołąb przyciemniany, tak? Także no wiadomo, że może jeszcze, ja tam słyszałem o systemach, że tam ktoś przyciemnia te gołębie, potem lata nimi jako gołębiami starym, ale ten gołąb nie jest w ogóle cieniowany, on nie ma, nie wiem, 50 czy 40 wywózek w sezonie, tylko on jest przyciemniany, potem tam nikt nie wymaga od niego wyniku i potem taki gołąb leci jako, nie wiem, gołąb roczny, a już w sumie, nie wiem, ma rogi 7 miesięcy i świetnie leci 600, tylko on nie jest żyłowany na młode, tak? No to są różne tam już kombinacje. Ale te wszystkie kombinacje, gdzie gołąb, młody zawodnik dostaje 50 wywózek w sezonie, no bo te wywózki cały czas są tłuczone, tak, ko domu, no to wiadomo, że on będzie zajechany na, jako roczniak, tak, i z tych gołębi na pierwszych 400 pod wiatr to one pękają i nie zostaje nic. W ogóle co chciałbym powiedzieć, tam nie skupiajmy się na tych gołębiach przyciemnianych, no jest fajna pewnie rywalizacja. Jeżeli będę latał w Gorzowie, no to w Gorzowie możemy sobie na takie coś pozwolić, na pewno nie tutaj w Trzebieszowicach. Będę to odradzał Arkowi i w ogóle to ja mogę się pobawić w Gorzowie, gdzie ja mam rozpłód i mogę się pobawić na gołębie przyciemniane, bo to też kosztuje dużo pracy, a potem nie jest adekwatne do lotów. Ale co chciałbym powiedzieć? Ludzie się niczego nie uczą, ludzie są marzycielami. My tłuczemy, o tym na przykład jest adenokoli. Ja mam porównanie w dwóch oddziałach, w oddziale gorzowskim i w oddziale Bystrzyca Kłodzka, tak? Tłucze się, że jest ta szczepionka RP, że jest tam szczepionka spowinacona z nią ta HPA, tak? Że te szczepionki występują w jakimś tam formie razem, tak? Tu słyszymy takie historie, że na przykład no, tłucze się, że jest ta adenokoli, że te szczepionki są skuteczne. No i nagle przychodzi nam sezon gołębi młodych, no i słyszę, że w oddziale, nie wiem, Gorzów Wielkopolski 50-70% hodowców leczy adenokoli. U nas tak samo w Bystrzycy Kłodzkiej leczą adenokoli. Słyszy się w ogóle jakieś wynalazki, to jest w ogóle jakiś abstrakt, nie? Leczą kolą, drodzy wódką, nie? Trzeci tam, nie wiem, ziusa nazrywają w lesie, nie? No, drodzy Państwo, no tak, takim zachowaniu no, nie dolecimy nigdzie. No, ten gołąb po ciężkiej chorobie, która wywołuje odwodnienie, no to on potrzebuje z miesiąc czasu, żeby dojść do formy, nie? Wylecicie takimi gołębiami, potem dlaczego te odloty są nieudane? Przecież ten gołąb jak idzie po terapii, nie wiem, 10-dniowej antybiotykiem pierwszy raz na kabinie, to on nie wie gdzie jest, nie? No i teraz słuchajcie co się dzieje dalej, on wylatuje z klatki, o ile w ogóle wyleci i on się kręci w miejscu wypuszczenia pół godziny, bo on nie wie gdzie jest dom, nie? On nie ma ani siły, ani orientacji, no i potem co? Ta grupa się rwie. Dostajemy wszyscy gonga, bo odlot jest nieudany. No i to możemy mówić na tych filmach, że jest tam szczepionka RP Kolumba, można szczepić w gniazdach, nie ma adenokoli. A każdy ma to w nosie, a potem daje kolę i alkohol. Nie? To jest w ogóle. No potem się dziwi, że w ogóle no, te gołębie nie jedzą. Nie? Adeno im przeszło, ale one nie jedzą. Nie? Jak ja się napiję i walnę sobie, nie wiem, 0,7 czy litra, to też nie jem na drugi dzień. Nie wiem, dlaczego wszyscy się dziwią. I to w ogóle jakiś jest abstrakt, nie? No gołąb choruje, używa wątroby jako tego nośnika do produkcji, do walki z wirusem, a my, nie wiem, podajemy mu jeszcze setę wody, nie? No, historie są niesamowite, no ale wracając w ogóle do tych gołębi młodych. Tu jest kolejny problem, ale to ja już dużo mówię, Tarek może powiedzieć. Marzyciele też żyją tym, że się nic nie stanie, jak nie kupimy na przykład szczepionki na ospę. I ten problem wystąpił również w Gorzowie, jak i w Bystrzycy. Arek może powie o Bystrzycy, co to było na stare. Tak, w sezonie lotowym doszło do infekcji, można powiedzieć, ospy na gołębnikach. Gołębie dorosłe, 2-3-letnie, były wysypane ospą. Tą ospę mieliśmy w kabinie praktycznie, można powiedzieć, przez cały sezon. No i zostało podniesione wielkie larum. Co się dzieje?
No, okazuje się, że to się dzieje, że po prostu nie szczepimy gołębi młodych, a to jest taki warunek podstawowy, żeby uniknąć. Dopiero podnosimy larum wtedy, kiedy jest problem, a to już jest za późno. Także hodowcy, składając spisy przed lotami gołębi dorosłych, muszą złożyć zaświadczenie, że szczepili te gołębie. Mają wielkie pretensje, że utrudnia się im życie. A to wcale nie chodzi o utrudnianie życia, tylko o ułatwienie sobie życia, bo jeżeli wszyscy mielibyśmy te gołębie zaszczepione na ospę, ten problem by nas nie dotyczył. Niestety nas dotyczył, ale jak się okazuje, to nie tylko nas, bo w wielu oddziałach był podobny problem. A jedyną możliwością, żeby tego uniknąć, bardzo prostą możliwością, jest zaszczepienie tych gołębi i mamy później spokój do końca życia takiego gołębia. To życie lotowe gołębia naprawdę trwa krótko, bo tam gołąb, nie wiem, 4-5-letni już jest poza tym szczytem jakiejś formy, no on może poganiać tam na 600-700, ale wiadomo, że 40-latek taki jak ja nie wygra z 20-latkiem, tak? Wiadomo, że to już życie sportowe no, jest gdzieś tam krótkie. No i myślę, że przez te kilka lat, jak poszczepimy te gołębie, no to będziemy mieć spokój. Wiadomo, że tam radzą, że tam poszczepić to tamto, ale tak naprawdę, jeżeli poszczepimy te gołębie za młodego, to potem tego problemu nie ma. A po drugie, robimy problem kolegom. I wy się dziwicie, że taki lotowy krzyczy na was, że nie ma pieczątek, że potem jest problem. To, że gołąb nie przeszedł ospy, na przykład, nie wiem, mój był szczepiony, tak? A drugi nie był szczepiony i infekuje. To, że mój nie przejmuje ospy, to nie znaczy, że z tą ospą nie walczy, tak? Jest bardzo dużo na przykład trudnych sezonów w Polsce, tak? W Polsce są bardzo trudne sezony. Trzeba wziąć pod uwagę zmiany warunków pogodowych, tak? Jakieś tam te 5G. No ale nie szukajmy kół na księżycu, tak? My sami sobie robimy problem, bo w całej Polsce pojawił się problem ospy na kabinach, tak? To też miało duże znaczenie przy lotach gołębi starych, tak? No i takich problemów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Kolejny problem. Polfarma nic nie robi z tymi szczepionkami, no od lat. One były kiedyś dobre, ten salmowir, mykosalmowir, naprawdę zawsze polecaliśmy i tak dalej. No ale teraz pojawiły się szczepionki słowackie, tak? Ta RP, HPA. To chodzi o Biowet. Przepraszam, Biowet, no. To... A Polfarma właśnie się rozwija. Tak, właśnie, tu powiedziałem błąd. Szczepienia. No ale zmierzając do tego, tu mnie Arek poprawił, do czego dochodzi w Polsce. W Polsce już teraz jest wiele problemów. Na przykład, przecież można te szczepionki łączyć dobrowolnie. Każdy jest master szefem swojej kuchni i na przykład tak, jeżeli Słowacy zalecają pierwszy szczepić RP, a potem poprawiać HPA, to przecież w Polsce można zrobić to mykosalmowirem na początek, a potem szczepić na przykład HPA albo RP. No a my skąd wiemy, że te szczepionki się nie nachodzą na siebie, nie powodują, one są szczepionkami uzupełniającymi, nie? I w Polsce już pojawił się problem w wielu hodowlach, że szczepionka HPA spowodowała degradację lotową ptaków i te ptaki w ogóle podupadły i tak dalej. Słuchajcie, no wy jesteście winni sobie, bo żeście zrobili nowe rozwiązanie. Pierwszy szczepiliście mykosalmowirem, a potem poprawialiście HPA. Kto to w ogóle tak szczepił? Kto zrobił badania do tego? I w Polsce ludziom się wydaje, że wszystko jest jedno. No to nie jest wszystko jedno. Jeżeli ktoś wyprodukował szczepionkę wzajemną, która się ma uzupełniać w jakimś tam sensie, to szczepić trzeba RP Kolumba i szczepionką HPA, a nie dobierać sobie szczepionki według swoich widzimisię, nie? No i tych historii jest więcej, tak? Widzicie, że mówimy o pewnych problemach, które gdzieś tam nas dotyczą. No niestety, no latanie gołębiami młodymi, przyciemnionymi spowodowało to, że niekiedy, to brzydko trzeba powiedzieć, ale te gołębie młode kiedyś to były tak zwane loty pocieszenia, nie? Kto nie odbił nic na gołębie stare, to zawsze mógł się przygotować, zmotywować się na gołębie młode, można było z tymi gołębiami popracować, no i zawsze gdzieś tam się odbić na tych gołębiach młodych. No teraz już lotów pocieszenia nie ma, bo tam wkradła się też specjalizacja, czyli gołębie przyciemniane, gdzie trzeba wykonać bardzo dużą pracę, żeby odbijać. No i nagle ci marzyciele, albo te małe leniuszki, które nie wbijały nic przez cały sezon gołębi starych,
a popracowały tam trochę na Głębie Młodej, coś wbijały. Teraz okazuje się, że oni nie wbijają nigdzie, nie? No i co im pozostało? No pozostało takim ludziom to, żeby ponarzekać, zmienić kierunki, rozpieprzyć hodowlę, rozwalić oddziały. Całe szczęście, no tutaj w Wyższy Sykłowskiej, no nikt tego nie robi. Wszyscy raczej już mamy słabe doświadczenia ze zmianą kierunków lotów. Tu ludzie pracują. No i chwała im za to, tak? I ludzie, ja tu nie słyszałem na przykład, no, są bracia michalscy, którzy, ja ich stawiam za wzór, jeżeli chodzi o przyciemnianie gołębi młodych, to są specjaliści u nas i to są fachowcy, trzeba tak ich nazwać, nie? No teraz obijają nas niezmiernie w tych lotach, doszli do tego bracia rudalscy, którzy też no, pewnie metodę wpoili, bo też pięknie tam biją tymi gołębiami. No ale ja tam nie słyszałem, żeby oni narzekali na lotach gołębi starych, gdzie tam faktycznie no, tymi gołębiami już nie wykręcają takich wyników i ponoszą za to jakąś tam cenę, że coś nie tak, czy zmieńmy kierunki. Oni rywalizują, tam nie ma narzekania i naprawdę tymi gołębiami przyciemnionymi, jeżeli są warunki jeszcze nie tam jakieś takie bardzo ciężkie, to w kategorii A i w B można też wbić fajnie gołębie i dosyć czołowo, tak? Problem zaczyna się na lotach takich 400-500 km, no bo tamte gołębie niestety już zaczynają pękać, nie? No i o to chodzi, żeby nie narzekać, żeby pracować, żeby się doskonalić. No i każdy niech wybiera swoją drogę, nie? Gdzie oni chcą. Dokładnie. To, że mówimy dużo o tych gołębiach przyciemnianych i o rywalizacji przyciemnianymi, to nie znaczy, że mamy coś przeciwko temu, bo żeby takimi gołębiami latać, to trzeba wykonać naprawdę dużą pracę. Niejednokrotnie cięższą niż przy gołębiach dorosłych. No ale każdy musi sobie zdać sprawę z tego i wybrać to, co go interesuje. Jeżeli chce rywalizować w gołębiach młodych, no niestety muszę latać tak, jak lata czołówka Polski. Tak. Jeżeli chce traktować to jako trening, wtedy się nie przejmuje gołębiami młodymi. Przygotowuje je do lotów gołębi dorosłych. Nie ma co zazdrościć. Trzeba pracować. To jest jedyna droga do tego, żeby odnieść sukces. My się cieszymy, że w naszym oddziale są specjaliści od gołębi przyciemnianych. Wiadomo, że oni ciągną wynik w tym oddziale. Tak. Pokazują się, są klubem tego oddziału, jeżeli chodzi o gołębie młode, bo oni ciężko pracują na swój wynik sportowy. I my możemy tylko im pogratulować i życzyć wszystkiego najlepszego, nie? No i no co, no i możemy powiedzieć, że spotkamy się na gołębiach starych, nie? Już tam nie będziemy tacy gościnni, ale teraz gratulujemy i trzymamy kciuki, nie? Także dziękujemy bardzo i zapraszamy do kolejnych edycji z Maciejem i z Arkiem. Dobry lot. Dobry lot. Dobry lot.